Cześć, ja jestem Lidu Hatost Krypta TV. Witam Was w materiale poświęconym Jakuzie, organizacji, która pojawiła się w drugiej odsłonie serii Fallout. Słowo to pewnie jest znane większości z was i od razu przywodzi na myśl japońską mafię. W świecie Fallouta przed Wielką wojną, tak jak w rzeczywistości, była to najliczniejsza organizacja przestępcza na świecie. W dzisiejszych czasach liczba jej członków szacuje się na około 100 tysięcy osób. Członkowie organizacji zajmują się handlem narkotykami, bronią, hazardem i przekrętami finansowymi. Wróćmy jednak do świata Fallouta. Jakuza przetrwała wielką wojnę. Jej potomkowie przeżyli w okolicach Nowego Renault. Odizolowane i częściowo osłonięte przez góry miasto przetrwało apokalipsę prawie nienaruszone. Potomkowie japońskich imigrantów kontynuowali przestępcze tradycje przodków. Jednak szybko zostali przepędzeni z miasta na pustkowia, przez panujące tam mafijne rodziny. Nie posiadali stałej siedziby, lecz nie oddalali się od miasta zbyt daleko. Jaku terroryzowała podróżników zmierzających do miasta w poszukiwaniu szczęścia w hazardzie, dobrego seksu oraz okazji był podlić się przy pomocy używek. Od czasu do czasu członkowie grupy walczyli z gangsterami z nowego Renault. Z czasem odwrócili się oni od kodeksu Bushido woleli ucieczkę i hańbę niż honorową śmierć. Powojenna Jaku zawalczyła przy pomocy noży do rzucania oraz unikatowych mieczy zwanych wakizashi. Jedynym sposobem na zdobycie miecza w grze jest zabicie członka grupy. Odzienie wierzchnie Jakuzy stanowiły zwykłe skórzane kurtki. Wakizashi to krótki japoński miecz, popularny wśród zamożnego chłopstwa. W przeciwieństwie do katany, ta warstwa społeczna miała zezwolenie na jego posiadanie. Miał od 30 do 60 cm długości. Miecz ten wraz z kataną tworzył zestaw zwany daisho. Tylko samuraj mógł nosić Wakizashi i katana jednocześnie. Na członków Jakuzy możemy natrafić w losowych spotkaniach w okolicach Nowego Reno. W tym materiale to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!